Czy wyobrażacie sobie świąteczny, wielkanocny stół bez żurku? My absolutnie nie. Dlatego zdecydowaliśmy się, że w ostatniej chwili damy Wam jeszcze jeden przepis wielkanocny. Na wegański i bezglutenowy żurek. Zobaczcie, jak z tym przepisem poradzili sobie uczestnicy warsztatów naszej pracowni kulinarnej. Na samym początku zostały zmiksowane grzyby z zielem angielskim i liściem laurowym, a także majerankiem i czombrem. Pokroiliśmy tofu w drobniutką kostkę, tak żeby przypominało skwarki. Zalaliśmy je sosem sojowym, odstawiliśmy na chwilę na bok. Następnie zostały obrane ziemniaki i pokrojone w małą kostkę. To samo zrobiliśmy z kapustą pekińską, pokroiliśmy ją również w drobną kostkę. Utarty seler został podsmażony na oleju ze szczyptą soli do czasu, aż zmiękł. Następnie zmielone w młynku przyprawy z borowikami wrzuciliśmy do garnka i smażyliśmy dosłownie przez 10 sekund. Po czym wlaliśmy wodę, dodaliśmy ziemniaki i ugotowaliśmy. Gdy ziemniaki się gotowały, na rozgrzanym oleju na patelni usmażyliśmy tofu. Gdy się przyrumieniło, dorzuciliśmy kapustę pekińską i asafetidę, którą wcześniej utarliśmy na tarce. I zasmażyliśmy wszystko, aż kapusta pekińska się zeszkliła. Podsmażone skwarki z tofu i kapustę pekińską dodaliśmy do ugotowanych ziemniaków, posoliliśmy. Gdy mieliśmy pewność, że ziemniaki są już ugotowane, wlaliśmy zakwas, który Jola przygotowała kilka dni wcześniej. Zatem macie jeszcze chwilę czasu, żeby to zrobić. Oj, teraz może być już trudno, ponieważ zostało nam kilka dni do świąt, ale jeżeli macie zakwas na chleb, możecie użyć właśnie takiego. My przygotowaliśmy go, dorzucając do zagotowanej wody liście laurowe, ziele angielskie, trochę cukru i przez chwileczkę pogotowaliśmy, aby liście i ziele puściły aromat. Następnie przestudziliśmy wywar i gdy miał około 30 stopni, dodaliśmy mąkę gryczaną, ryżową, sok z kapusty lub ogórków kiszonych i jeszcze szczyptę soli. Wszystko wymieszaliśmy dokładnie i zostawiliśmy w ciepłym miejscu pod lnianą ściereczką. Codziennie mieszaliśmy go drewnianą łyżką i znowu przykrywaliśmy ściereczką. Wracając jednak do naszej zupy, na samym końcu zostało dodane mleko kokosowe. Musimy pamiętać, że żur bezglutenowy nie jest taki kwaśny jak żytni i w razie potrzeby możemy dodać trochę octu lub soku z cytryny. Nasi kursanci spisali się na szóstkę. Żurek był przepyszny. Dokładne przepisy na wszystkie dania zawsze znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi przepisami Atelier Smaku, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie oczywiście.